Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kapelusznik. Pozdrawiam wspierających i przepraszam, że filmów nie było przez ostatnie 2-3 tygodnie, ale ja po prostu nie wiem w co ręce włożyć. Także no czasami po prostu człowiek nie daje rady ze wszystkim. A rozdział zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy poprzedni i Luffy dalej przebywa z Lokim w tym samym miejscu. I Gumiak generalnie cieszy się, że wreszcie przybył. Był na Elbaf i ogólnie zaczął się rozgadywać na wiele tematów, ale Loki mu przerywa i pyta on Gumiaka, co sądzi o obecnej jego sytuacji. No sytuacji, w której Loki się znalazł. Przy okazji nagroda za jego głowę to 2 miliardy 600 milionów berry. Luffy oczywiście zwraca uwagę na to, że Loki jest uwięziony i przykuty do wielkiego drzewa. A owe drzewo, które jest w zasadzie spoiwem całym Elbaf, nazywa się Skarb Adama. Także znowu wracamy do mitologii biblijnej. Generalnie zaczynają dłuższą rozmowę, z której wynika, że Loki jest uwięziony przez łańcuchy Skyroseki od 6 lat. I niegdyś gigant był najpotężniejszą osobą na Elbafie. W związku z czym proponuje on deal Luffiemu. W zamian za jego uwolnienie Loki zabije kogokolwiek Luffy zechce. Dostajemy również informację, że oboje znajdują się w Underworldzie, który jest najniżej położoną częścią Elbafu i ogólnie jest to niebezpieczne. Bezpieczne miejsce dla każdego. I znajdują się tu przestępcy, były to miejsce egzekucji i tak dalej. Według mitologii olbrzymów jest to nawet miejsce, gdzie umarło słońce i owa śnieżna góra, gdzie obaj panowie się znajdują, to tak zwany pierwotny świat, gdzie żyją niebezpieczne bestie, które się nagle przypałętały. Okazują się oczywiście całkiem akurat przypadkiem przyjaciółmi Lokiego od dzieciństwa. Dla Luffy'ego zrobiło się dosyć sentymentalnie, bo chyba owe bestie przypominają mu wyspę, gdzie trenował z Rayleem. To jest warte odnotowania. No i co? Gumiak szybko się z tymi bestiami zakumplował. Loki też wyraźnie podkreśla cały czas, że jeśli pogrzebać w śniegu, to znajdzie się masę ludzkich trupów. No i nagle jakaś nieznana grupa ludzi przybywa do ich obojga. Loki twierdzi, że to jest grupa ludzi, która postanowiła walczyć z Elbafem. Więc noszą ubrania, by nie zostać pożartym. Pewnie ma na myśli to, że skoro żyją tu jacyś ludzie, to pewnie postanowili tutaj przetrwać lub po prostu trenować, albo sobie tutaj żyją. No może lubią ekstremalne warunki, a owy ubiór im w tym pomaga przetrzymać zimno i unikać zagrożenia. Tak przypuszczam. No i co? Ta grupka ludzi podchodzi do Lokiego i Gumiaka, zastanawiają się, kim jest Luffy i lider tej grupy mówi do Lokiego coś w stylu, że nie chce zemdleć tak jak ostatnio i nie dowierza, że Shanks był w takim miejscu jak to. Co zwraca uwagę Luffy'ego i pyta on lidera tej grupy o rudowłosego. Lecz owy lider odpowiada, że to jest nic z tym, co się dzieje teraz. I co tutaj ma na myśli? Jakby, nie wiem, porównywał to, co się kiedyś działo z Lokim do obecnej sytuacji? No i tą grupę ludzi oraz Lokiego dziwi, że oswoił on górskie bestie, które są przyjaciółmi Lokiego. No i podejrzewam, że celem tej grupy jest chyba próba zabicia Lokiego albo torturowanie go, skoro są tutaj prawdopodobnie ponownie. No ale nic, Luffy zaczyna też wypytywać Lokiego o Shanksa, lecz ten go obraża, co oczywiście irytuje protagonistę i wali prosto w Lokiego z gira czwórki, przestrzegając go na przyszłość, by nie obrażał Shanksa. Loki zasłania się tym, że to były żarty, mówi do siebie w myślach, że jak się uwolni, to załatwi Gumioka i panowie wracają do normalnej konwersacji. Luffy ponownie pyta o Shanksa, ale Loki nie chce zdradzić tej informacji za darmo, co go łączy niby z Shanksem. My wracamy do grupy słomianych na moście. Zwracają oni uwagę, że Road zaczął uciekać ze swojego zamku, którego ściga Gerd i Goldberg, którzy niosą ich statek na rękach. Normalnie sytuacja z Benny Hilla. No i co? Generalnie grupa Zoro
Zoro i reszty decyduje się uciekać jak najszybciej z mostu do najbliższej możliwej wioski, bo nie chcą być zdeptani przez Rowda i resztę, którzy uciekają tym samym mostem co oni. My powracamy do Underworldu i Hyrule triumfuje razem ze Stansem z jego załogi zdobycie mięsa na przybycie Słomianych. I w tym miejscu komentator serii przypomina nam, kim jest Hyrule i jego banda. To samo zwańczy nowi olbrzymi piraci i podwładni Luffy'ego. A my powracamy do Robin i reszty, gdzie sama Robin zmieniła fryzurę na tą samą sprzed timeskipu, podcinając trochę włosy. Wszystko ze względu na zbliżające się spotkanie z Saulem, a sam statek ze wszystkimi dopływa już do Elbafu. Rozdział kończymy tym, że chyba uczeń Saula krzyczy i narzeka, że jego mistrz się nie rusza. Bardzo fajny rozdział, mocne 7 na 10 ode mnie i zapraszam do przemyśleń. Pierwszy temat to, czy zastanawialiście się może, czemu Loki nazywa samego siebie Sun Godem? Wyczytałem w necie fajną teorię, że być może tak naprawdę ich legendarny rodzinny owoc, który tam sobie przekazywali u siebie z pokolenia na pokolenie, został podmieniony na owoc gumy. A tym skradzionym owocem przez rząd był właśnie Sun God Nika, który od rządu ukradł Shanks i zjadł Luffy. A Loki zabił swojego ojca i pozyskał tak naprawdę nie Zoan Sun Goda, tylko zwykłą paramecję gumy i przez to myśli, że jest on Sun Godem. Także ciekawe, czy cokolwiek z tego się sprawdzi, według mnie brzmi bardzo przekonująco. Drugi temat, to zostając w tematyce Lokiego, to nienawidzi on Shanksa, bo przyczynił się do jego upadku, najprawdopodobniej. Ale cała akcja działa się 6 lat temu. A dokładnie od tylu lat Shanks ma tytuł Imperatora, jakby ktoś nie wiedział. Ja tu widzę wyraźną korelację, bo właśnie zastanawiające jest to, czy ujarzmienie Lokiego przez Shanksa nie zapewniło mu tytułu Yonko, skoro Loki był najpotężniejszą jednostką na Elbafie. Wszystko na to wskazuje. Trzeci temat to Vivi, miał być o tym osobny film, ale nie mam bladego pojęcia, czy w ogóle znajdę czas na jego zrobienie. Więc przepraszam za to i powiem, co sądzę o tym w telegraficznym skrócie. Generalnie ten cały X w gazecie u Morgansa na ręce Luffy'ego z pewnością był dorobiony przez Vivi i to był znak dla załogi Słomianych, że z nią wszystko w porządku. Być może to nawet był sygnał na zasadzie: ej, znajdźcie mnie lub wyczekujcie mnie. Kto wie, czy nie zobaczymy reunionu Słomianych z Vivi właśnie na Elbaf. Czwarty temat to Saul i Robin. Oda od razu z rękawa znowu go zabija tuż przed spotkaniem z Robinkiem. No on chyba nie chce, żeby się spotkali. A tak serio, to pewnie będzie jeden z głównych wątków całego arku i zapewne też chce zrobić z ich spotkania coś epickiego oraz mega poruszającego jednocześnie. W końcu to Saul, postać o bardzo dużym sentymencie dla wielu starszych fanów. Piąty temat to władza na Elbafie. Skoro Harald nie żyje od 6 lat, przynajmniej tak mi się wydaje, to kto niby rządzi teraz Elbafem? Ktoś nie powinien zostać królem, na przykład jego syn Hyrule? Skoro była mowa o rodzinie królewskiej w poprzednim rozdziale, to chyba znaczy, że władza wśród niej musi być jakoś dziedziczona i ktoś losowy nie może zostać królem tak o z miejsca. Więc zatem, skoro Hyrule mówił już o zostaniu królem Elbafu na Dressrosie, to zakładam, że musi jakoś udowodnić swoją wartość, by sięgnąć po koronę Elbafu, by nikt nie podważył legitymizacji jego władzy. Tak mi się przynajmniej wydaje i dajcie znać, jakie wy macie zdanie w tym temacie. Kolejny temat to olbrzymie bestie, które Luffy'emu najprawdopodobniej przypominają czasy treningu z Rayleem, tak jak mówiłem. To znaczy, że takich miejsc, gdzie żyją takie potwory jak na Elbafie, jest więcej. To znaczy tam, gdzie Luffy niegdyś trenował, być może żyły tam olbrzymy, może to dawna część Elbafu. No
ciekawe, nie mam tutaj jakiejś konkretnej myśli, ale po prostu mnie to bardzo zastanawia. Raczej wątpię w takie przypadki u Ody. No i ostatni temat na dziś to ta grupa ludzi, która przyszła do Lokiego i Gumiaka. Może to jest jakiś specjalny oddział, który ma za zadanie regularnie torturować Lokiego. Może to są jacyś podwładni Shanksa, którzy dołączyli do niego znacznie później, po tym jak już spotkał Luffy'ego. Wydaje mi się, że to będzie połączone z tym wątkiem, że Luffy jednak uwolni Lokiego i być może stanie się wrogiem publicznym Elbafu. No, dużo zagadek, dużo wątków, dużo pytań. Sam nie wiem, co o tym do końca myśleć. Dobra, to chyba wszystko. Trzymajcie się, na razie.